bardzo miło mi Cię tutaj gościć. Cieszę się, że przyjechałaś aż z Wrocławia. Porozmawiamy trochę o Twojej muzyce, o tym, co szykujesz. Ale na początku chciałbym powiedzieć kilka słów o Tobie. Będzie tam niektóre rzeczy to są moje przemyślenia, niektóre rzeczy to coś, o czym przeczytałem. No i prawdą jest, że masz już na swoim koncie kilka singli, masz już epkę na swoim koncie, ale też jakby piszą o Tobie, a właściwie napisali w jednym z artykułów o Tobie, talenciara z Wrocławia. Więc to jest naprawdę już tutaj bardzo, bardzo dobre wskazanie i bardzo mi się to spodobało i faktycznie przypisałem sobie to trochę do Twojego, tutaj do Twojej tej muzycznej aury. No i co mogę o Tobie powiedzieć? Oryginalna, interesująca artystka, która jest poetką, bo świetnie piszesz piosenki. No i w ogóle muszę zdradzić, kto to jest gest Julka. Także Julka, witam. Dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się w piątek, czyli premiera singla od Tak. No i powiedz mi, jak tam reakcje słuchaczy? Jak emocje Twoje w ogóle po premierze? No w sumie bardzo dobrze. Nie zawiodłam się, że tak powiem, na odbiorze, więc jest super. Okej. No. A ten utwór dla Ciebie to co właściwie chciałaś nim powiedzieć? I tutaj myślę, że takie wskazanie fajne tekstowo, od tak, tytułowo. Mm-hmm. No, to jest troszeczkę o tym... Ja się trochę obraziłam w pewnym momencie na całą branżę. I to jest troszeczkę taki mój, myślę, pierwszy jakiś wyrzut emocji takich na to wszystko, już nie bardziej, jakby starałam się nie mówić już o takich bardziej prywatnych sprawach, tylko o tym ogólnie, jak ja się czuję teraz, dziś z tym wszystkim, więc tak, to jest trochę taki wyrzut do wszystkiego. Okej, okay, fajnie nazwane, od tak, czyli po prostu od tak pojawiła się ta Twoja tutaj jakby, opinia o tym, co tutaj się dzieje. Czuć to, ale tak jak powiedziałem, bardzo spodobał mi się ten tytuł. Jakby kiedy już posłuchałem utworu, to bardzo mi pasował ten tytuł. Po prostu on tak się... Czasami wyrażamy swoje emocje po prostu od tak. Bo ja bym chciała tak od tak się czuć dobrze, a nie zawsze się tak czuję, więc... No tak. Bo mam wrażenie, kiedy słucham Twoich utworów, To czuję, że trochę jesteś buntowniczką, że lubisz trochę chodzić naprzeciw. Faktycznie tak jest? No, chyba na tym polega tworzenie, żeby jednak łamać te schematy i gdzieś tam szukać siebie w tym wszystkim. Więc tak, myślę, że jestem buntowniczką. Zapytałem to w kontekście, bo powiedziałaś, że obraziłaś się na branżę. Mm-hmm. Czy to właśnie jest twój bunt po prostu? Znaczy, ja się nie chcę buntować, ani jakby to nie są jakieś negatywne emocje, tylko po prostu już gdzieś tam troszeczkę spędziłam w tym czasu i zdążyłam sobie wyrobić po prostu jakieś zdanie, więc tak, jakby nabyłam doświadczenie i teraz mogę mówić o tym, jak się czuję z tym wszystkim. Okej, okay. A powiedz mi właśnie to określenie talenciary z Wrocławia. Czy w Twoim przypadku właśnie to wszystko idzie ze sobą? Czyli talent to sposób, w jaki Ty się wyrażasz, komunikujesz, idzie w parze z tym, że odnosisz sukces, może w cudzysłowie trochę powiem, komercyjny? Mhm. Czy to idzie w parze z tym, że Ty dziś z muzyki możesz się utrzymywać? Absolutnie nie mogę się utrzymywać. Absolutnie. Nie. To jeszcze, jeszcze myślę, że długa droga przede mną. Więc faktycznie jakby, gdy zaczęłam wydawać swoje pierwsze rzeczy, to trochę się zaskoczyłam tym, że kurczę, jakby od razu to siadło i że tak bez właśnie nikogo, powiedzmy, za plecami można gdzieś tam zaistnieć. Ale teraz jest dużo trudniej niż na początku. Mhm. Tak. Ale powiedziałaś mi, że to jest dopiero początek, długa droga. Czy jesteś na to gotowa? Czy nie masz momentów zwątpienia? No nie wiem, czy jestem na to gotowa, okay. Bo to jest momentami naprawdę frustrujące bardzo mocno. I właśnie też o tym jest ta piosenka od tak. Kolejne utwory też będą tak właściwie o tym wszystkim. Więc ciężko jest być wytrwałym przez taki długi okres czasu i gdzieś tam tą motywację czerpać. Nie wiem skąd tak naprawdę. A co właściwie Cię motywuje, jakbyś miał tak powiedzieć? Żeby to robić dalej? No właściwie no to super jest to tak naprawdę, że się do czegoś dąży, że trzeba gdzieś tam faktycznie się starać. I jakby cała ta gra jest bardzo fascynująca i nakręcająca mnie. Wiadomo, że jak są gorsze momenty, no to są po prostu gorsze momenty, ale to jest... Fajne, jakby wspomnianie marzeń, jakby dążenie do celu jest super po prostu. A co jest Twoim celem?
No wyżyć z tego, żebym nie musiała po prostu już nic innego robić i żeby po prostu robić to, co kocham i czerpać z tego radość. Okej, czyli wyobrażam sobie, że Julka, kiedy pisze piosenki, to zamyka się w pokoju i właśnie tam tworzy. I to jest, tak, to jest twój ten muzyczny świat. Mhm. Okej, a powiedz mi, czy Wrocław, to, że mieszkasz we Wrocławiu, trochę nie zamyka ciebie w tej kwestii, żeby przyspieszyć trochę twoją karierę? Teraz widzę, że chyba zamyka. Na początku, jak się gdzieś tam kilka osób pytało, czy będę się chciała do Warszawy przeprowadzić, to mówiłam, że nie, no bo jakoś nie widziałam tych ograniczeń, a teraz faktycznie widzę, że no jednak fajnie jest być tutaj i wszystko to od razu jakby kuć żelazo, póki gorące, bo lepiej jest być tu na miejscu i mieć jakby... No więcej tu jest po prostu możliwości, więcej jest faktycznie kontaktów i różnych sytuacji wspierających to wszystko. Ale też wydaje mi się, że no zależy, jak ja to poprowadzę i do czego to będzie dążyło, bo no nie wiem, na razie jeszcze nie zastanawiałam się w sumie teraz nad przeprowadzką do Warszawy i w sumie to bym nie chciała, ale no nie wiem. Mhm. Dobrze, że o tym myślisz. No tak, myślę, że musisz zrobić to, co czujesz, ale wiem, że jest po prostu łatwiej tutaj. Łatwiej jest pokazać się, bo to o to też chodzi. Łatwiej też jest o poznanie ludzi, którzy w jakimś stopniu może od nich się czegoś nauczysz, no, ale też może jakoś ci bardziej pomogą. No tutaj jakby wszystko się dzieje, ale ten wywiad nie o przeprowadzce, tylko o muzyce. Co cechuje twojego odbiorcę? Czy ty już wiesz, czy dowiadujesz się? Wydaje mi się, że w większości są to ludzie troszeczkę znudzeni tym, co dostają gdzieś tam w muzyce aktualnie, że gdzieś tam może w tych moich tekstach i w formie, jaką sobie obrałam za moją, mogą znaleźć coś innowacyjnego, coś też niebanalnego w pewien sposób i gdzieś tam intelektualnego jakoś, można coś tam sobie pokminić na ten temat, jak się słucha moich rzeczy. Więc myślę, że to są inteligentni ludzie. A w jakim wieku? To wiem nawet, ale to jest tak przedział właśnie 25, 35, no 25 może trochę za mało, ale no tak mniej więcej 30-20 lat. Mhm. Czytałem wywiad z reżyserem Nolanem, który napisał, że rezygnuje z kariery, bo tworzy ambitne rzeczy i ludzie tego nie kupują i trochę się poddaje i masówka, która nas otacza i to, w jaki sposób gdzieś tam jest nam przekazywane, w jaki sposób przekazywane są nam wartości, niskie wartości. Tutaj głównie myślę o telewizji. Powiedz mi, czy ty właśnie przez ten twój poetycki sznyt, język, czy ty czasem czujesz, że to jest za ambitne, że to jest za duże? Mm-hmm. Tak, zastanawiałam się nad tym, czy może te moje rzeczy nie są zbyt ambitne, czy może powinnam, nie wiem, zacząć mówić o jakichś takich bardziej prostych rzeczach. No ale to też nie o to chodzi. Ale to też nie byłabyś ty. Ja nie mówię to pod tym kątem, żebyś ty robiła tak, żebyś ty zmieniała, bo to nie chodzi. Ty masz wypracowaną swoją oryginalność. Tylko jakie ty masz jako twórca podejście do tego, do tej wartości, kiedy jest ona wysoka i kiedy ludzie często jej nie doceniają, bo na przykład idą po coś łatwiejszego, prostszego, przyziemnego, tylko co tu i teraz po prostu. No ostatnio właśnie napisałam tę piosenkę też kolejną, która też będzie na epce kolejnej. Właśnie, mogę, nie wiem, zdradzić tytuł, piosenka tak. Się będzie nazywać Co bym wtedy powiedziała, chyba. Właśnie chodzi o to, że co bym wtedy powiedziała, gdybym coś miała udawać, gdybym miała się gdzieś tam skroić na aktualne jakieś miary pod kogoś, pod coś, no to nie wiem, co bym powiedziała. Nie powiedziałabym, bo nie umiem też chyba udawać. To byś szybko zrezygnowała, to jest pewne. No na pewno. Tak. Ty ukochałaś sobie ten hip-hop i to jest ten gatunek, który będzie ci najbliższy? Na razie? Jakby wyrosłam troszeczkę bardziej na soulu. No właśnie. Ale gdzieś ten hip-hop też był w domu moim. Mam dwóch starszych braci, więc gdzieś ta hip-hopowa, chłopacka muzyka się przewijała. No i ten hip-hop to tak troszeczkę z eksperymentu powstał. Ja się trochę obraziłam na inną osobę, która wyśmiała to, że ja powiedziałam, że będę raperką. No i ona powiedziała, że nie. Ja mówię, no to patrz. Więc zaczęłam to robić, no i jakby faktycznie odnalazłam w tym
konstruowaniu tych tekstów i tych słów i rytmu coś super, co mi się bardzo podoba. Czy ty właśnie chcesz wrócić do tego połączenia, że to połączenie soulu, hip-hopu będzie z tobą zawsze? Będzie to połączenie na pewno, ale faktycznie przy tym nowym materiale to bardziej chciałam się skupić na tym hip-hopie. Mhm. Więc gdzieś tam, no, nie umiem nie śpiewać nagle, więc faktycznie gdzieś tam niektóre refreny się pojawią, jakieś bardziej śpiewane albo jakieś tam wstawki soulowe. Ale no, starałam się, żeby troszeczkę było więcej tego hip-hopu, chciałam więcej powiedzieć po prostu. A co najbardziej jakby jara, interesuje cię w muzyce, co najbardziej cię pociąga? Chyba rytm i wszelkie harmonie, jakieś wokalne, jakieś takie w ogóle... No, dźwięk, ogólnie dźwięk. Dźwięk i właśnie rytmiczność. No na przykład jak ja słucham jakichś piosenek jakichkolwiek, to w zasadzie nie słucham tekstu. Słucham go później, ale jakby pierwszą rzeczą to jest jednak ta melodia, właśnie jak sama piosenka, jaki ma emocjonalny wydźwięk, a tekst jest troszeczkę drugorzędną sprawą dla mnie. Mhm. A kto jest twoim zdaniem takim hip-hopowcem w Polsce, który zasługuje na to, żeby Julka go posłuchała, albo że Julka go słucha i docenia? No, to ja uwielbiam Szczyla. Mhm. A mogłabyś nagrać coś z Mikołajem? Mhm, no tak, 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 tak. On też jest super. On, wiadomo, jest troszeczkę mniej hip-hopowy dla mnie. On bliższy jest muzyce chyba do mojej, bo on też tam dużo śpiewa i to jest bardziej takie... no, bliższe mi faktycznie, muzykalnie, ale tak. Ale oboje robicie rozkminiać. To jest to. Tak. Ja Mikołaj tutaj siedział ostatnio i rozmawialiśmy i dzisiaj się ze sobą, kiedy sobie myślę o twoich piosenkach, które słucham i Mikołaja i jak rozmawiamy, to czuję, że łączy was to, że jesteście rozkminiaczami, że lubicie tak, ja po prostu lubię jego bardzo teksty, głęboko w jakieś, na przykład jakieś zjawisko, nie, jakąś emocję. To jest to. Też mam nadzieję, że gdzieś tam się nam kiedyś drogi skrzyżują. Tak, to byłoby fajne. Mam tutaj takie trzy cytaty z różnych piosenek. Mm-hmm. Chciałem je przeczytać, a potem przejdziemy do reszty. Okay. Utwór Anysz. Taki umiesz słodki być, ja Anyżem strzelam w pysk. Mm-hmm. Ile tobie jeszcze oddam wzdłuż, ale będzie orgia i jebać melancholię, płonę jak pochodnia, insomnia, bezstratna ambrozja, amnezja? O tym jest chyba twój obraz, utwór Orgia. I trzeci utwór to utwór Gwiazdy. Ubrałam wstyd i ze wstydu nie zasnę. Nawet z tobą lubię sny, w których widzę, jak patrzą jednym okiem wszystkich złych. Nie obudzę, niech zaśpią. I słone łzy niech im płyną tak gładko. Wydałam krzyk i umyłam się w wannie. Mm-hmm. To jest wspaniałe. Wydałam krzyk i umyłam się w wannie. Myślę, że czego o tobie by nie powiedzieli, to po prostu nikt nie powie, że ty piszesz słowe teksty, że ty nie umiesz pisać tekstu, bo to jest poziom Kory, to jest poziom Szymborskiej, to jest po prostu poetyckie. I nie chcę ci słodzić, ale po prostu kiedy wchodzę w ten tekst i faktycznie u ciebie jest tak, że słucha się melodii, mam trochę tak samo w twoich utworach, że dopiero po jakimś czasie dopiero docieram do tego miejsca, że staram się to interpretować. Wydaje mi się, że to jest właśnie ta sztuka wyższa. No i powiedz mi, o co tutaj chodzi w twoich tekstach? Orgia i Anysz, czyli dwa pierwsze utwory, które przytoczyłeś, są właśnie z epki Vanilla. No i właściwie cała epka jest o miłości i relacji z moim chłopakiem. Mój chłopak potrafi być bardzo słodki, ale ja mu czasem strzelam Anyżem w pysk po prostu, bo jestem czasem nie za miła dla niego. A dlaczego Anyżem? Bo Anyż jest gorzki. Ale gorzko słodki. Ale Anysz mi się bardzo kojarzy, jak byłam mała, to mój tata z Niemiec przywoził Haribo i tam były te anyżowe żelki, które są okropne, ohydne i czarne, niedobre, obrzydliwe. Więc no, stąd takie porównanie. Teraz rozumiem. Co mnie inspiruje? No jakby wszystko. W sensie, no ja się nie zastanawiam nad tym, po prostu nagle gdzieś tam mi jakieś myśli, słowa wchodzą do głowy, które, dajmy na to, usłyszałam wczoraj, albo zobaczyłam coś, albo nie wiem, poczułam coś. I no i gdzieś tam się te słowa później łączą i później tak to wychodzi, że no w sumie to jest dokładnie o tym, co ja teraz czuję.
One tak się łączą, bo słuchaj, no łączysz tak. Płonę jak pochodnia, insomnia, beztrotna ambrozja, amnezja, o tym jest chyba twój obraz. No to to nie jest od takiem, wydaje mi się. No bo mój chłopak jest malarzem, okay. Więc no tak, o tym chyba był jego obraz. Gdzieś tam pewnie jakiś jego obraz zobaczyłam i takie słowa mi gdzieś się pojawiły w głowie. Nie wiem, ja dla mnie to jest trochę zagadka też, jak to się dzieje do końca, bo... No bo mówię, ja się nad tym jakoś bardzo mocno nie zastanawiam. Znaczy, wiadomo, staram się łączyć te słowa tak, żeby to miało gdzieś tam jakiś sens dla mnie. I były gdzieś tam to znaczenie, może tych metafor trochę ukryte. Ale one mi po prostu wpadają i jak pasuje, to okej, okay, zapisuję. Jak nie pasuje, to drążę dalej gdzieś tam. Więc no, trochę się czuję jak taki przekaźnik po prostu. Mm-hmm. Ale chyba też lubisz kontrowersje w słowach, mm-hmm. żeby to, tak. to powodowało. No bo właśnie, wydałam krzyk i umyłam się w wannie. Mm-hmm. Co autorka miała na myśli? No, że się mega wkurwiłam, po czym się poszłam wykąpać. No właśnie, ja tak dopytuję, bo staram się też zrozumieć to z twojej perspektywy, bo to, że ja sobie tam siedzę i słucham i wydaje mi się, że o tym myślę, to fajnie to poznać z perspektywy autora. Co on miał na myśli? Jaka właśnie była twoja emocja, kiedy to pisałaś? Czy to musiała być zła, jak to pisałaś? Czy właśnie piszesz, jak ci emocje, wiesz, ochłoną? Ja trzymam emocje długo w sobie. Jakby, no na przykład właśnie ta wanila, no to jest... Ja tam, nie wiem, chyba z rok czasu jakby robiłam tą epkę, jakby przez cały rok ja czułam te same emocje. Gdzieś tam, wiadomo, w każdej piosence troszeczkę inne. Akurat Gwiazdy właśnie, o których mówiłaś, to byłam wkurzona chyba na ludzi. Gdzieś poszłam z psem, ktoś mnie wkurzył czy coś i po prostu z tej złości całej i plus gdzieś tam, wiadomo, pewnie kilka innych rzeczy się zebrało na to. No i pewnie za tam kilka dni czy coś napisałam ten tekst. Czyli takie masz podejście, czyli po prostu dusisz i wtedy może wychodzi to wszystko z ciebie, kiedy siadasz i to piszesz. No na przykład teraz jak zaczynałam się przygotowywać do kolejnej właśnie epki, znaczy już w planach było to, że tam zacznę niedługo pisać teksty, to starałam się nie mówić nic, w sensie nie rozkminiać jakoś tak na żywo, że tak powiem, swoich emocji wtedy. Znaczy to był taki trochę eksperyment, bo chciałam się faktycznie przygotować do tej epki nowej, która teraz będzie wydawana. No i właśnie chciałam tak troszeczkę, żeby te emocje faktycznie upust dać im w tych tekstach. Tak w 100%, więc trochę przez jakiś czas starałam się nie myśleć o tym, co czuję. Czyli dobrze, że ten chłopak cię tutaj wkurza. Bardzo dobrze. Bez niego nie byłoby piosenek. Oczywiście, że nie. Okej, okay, super. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo powiedziałaś o tym, że będzie epka wydawana. Rozumiem, że działasz sama. Jak sobie z tym wszystkim radzisz? W sensie z nagraniem, potem co wydajesz? Jakby zajmujesz się wszystkim sama. Masz na to czas, jak sobie dajesz radę? Kiedy w ogóle znajdujesz na to czas? No teraz jest trochę gorzej, bo już zaczęły się koncerty i stworzyłam zespół. Więc oprócz tego, że muszę gdzieś tam zarządzać swoją karierą, to jeszcze muszę zarządzać zespołem. Musisz być artystką, jeszcze być menadżerem i jeszcze być kierownikiem zespołu. Tak. Okej. Okay. No właśnie, to jest to, z czym młodzi artyści się mierzą. Więc myślę, że to, o czym wspomnieliśmy o tej Warszawie, to może tutaj po prostu drogi bardziej ci się otworzą pod tym kątem, że znajdziesz kogoś do pomocy. A to jest bardzo ważne. No. Bo samemu na dłuższą metę nie da rady tak uciągnąć. Dobrze, ale porozmawiajmy o tych koncertach. Wspomniałaś, bardzo duży koncert szykuje się dla ciebie już w piątek 14 lipca w Rosound Festival. Otwierasz scenę Tak brzmi Wrocław. No więc będzie granie na żywo. Będzie właśnie premierowy utwór od Tak też zaprezentowany. No i mam nadzieję, że będzie fajnie. To miejsce w Rosam to chyba jest spełnianie marzeń, prawda? No tak. W sensie, no jest to pierwszy festiwal, taki duży festiwal tak naprawdę dla mnie. No i jestem reprezentantką wrocławską reprezentantką, więc no jest to mega wyróżnienie na pewno. No, tym bardziej, że ja to robię, nie wiem, chyba z 3 lata robię muzykę.
i po prostu kiedyś jakby gdzieś tam przychodziłam i widziałam, o Wrocław, o tam ktoś tam na plakacie, jakby zupełnie nawet nie pomyślałabym o tym, że ja tam mogę być za 3 lata. A teraz jest. No. Obok Trickiego. No właśnie, KTV. Więc grubo, strasznie, no. Fajnie, bardzo fajnie. No to widzimy się na koncercie, to na pewno. Nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć na żywo twój materiał. A powiedz mi jeszcze krótko, bo już wspominałaś o tym, że szykuje się epka, ale tak w takim skrócie, jakie są twoje najbliższe muzyczne plany? Co szykujesz, co planujesz? Mhm. No to teraz będzie po prostu torpeda utworów. Czyli single po prostu, plan singlowy. Tak, znaczy no, wydaję z singlami, ale to będzie ogólnie finalnie epka. Patrząc na to, że wydanie epki w całości w moim przypadku jest bez sensu teraz, bo nikt tego nie będzie słuchał prawdopodobnie, więc wydaję w singlach. Po to, żeby gdzieś tam faktycznie, mam nadzieję, że ta muzyka jakiś tam szerszy wydźwięk złapie. Więc no, w planach jest wydanie tego wszystkiego do listopada, a później nie wiem. Później się zobaczy. No właśnie, może wracam do tworzyć i trochę no, drzwi. No, jakby teraz też moje życie od jakiegoś czasu wygląda tak, że ja nie wiem, co się będzie działo jutro albo za tydzień, więc wiem doskonale o tym, że w ciągu jednego dnia może się wszystko zmienić na dobre lub na złe, więc nie mam jakichś większych planów, bo to nie ma sensu po prostu. Mhm. To ja tylko mogę życzyć Ci tego dobrego, żeby wszystko, co dobre się Ciebie trzymało i żebyś szła w tą stronę, którą sobie tam wymarzyłaś i ten cel osiągnęła. Mam nadzieję, że w najkrótszym czasie. Cierpliwość, pamiętaj i rób swoje, bo to zawsze będzie prawdziwe i zawsze będziesz tą gestiulką. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za wywiad i do zobaczenia 14 lipca. Dziękuję bardzo.